Wyobraź sobie, że w głębi każdej żywej istoty od najmniejszej bakterii po ogromne drzewa i ludzi kryje się fascynujący świat chemicznych związków, które tworzą fundamenty życia. To opowieść o niewidzialnych bohaterach, makro- i mikroelementach, które nie tylko budują nasze ciała, ale także umożliwiają istnienie samego życia. Wchodząc w ten świat, spotykasz najważniejszych aktorów makroelementy, takie jak węgiel, tlen, wodór, azot, fosfor i siarka. To właśnie one są podstawą życia organicznego. Węgiel, na przykład, tworzy szkielety związków organicznych, takich jak aminokwasy podstawowe cegiełki białek. Czy wiesz, że metan, gaz, którym posługują się niektóre organizmy, jest jednym z najprostszych związków organicznych, a glicyna, aminokwas, który zbudował pierwsze białka na Ziemi, jest równie nieskomplikowana. Ale w tym świecie są także tajemnicze mikroelementy miedź, kobalt, fluor, które mimo niewielkiej ilości, odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu organizmu. Na przykład fluor, który wszyscy znamy z pasty do zębów, buduje nasze szkliwo i chroni przed próchnicą. A żelazo? To ono sprawia, że nasza krew jest w stanie transportować tlen. Jego niedobór prowadzi do anemii zmęczenia, osłabienia, bo nasze komórki nie dostają wystarczającej ilości życiodajnego tlenu. W tej opowieści nie może zabraknąć cukrów, zwanych sacharydami. Wyobraź sobie, że każdy z nich od malutkich monosacharydów po złożone polisacharydy ma swoją rolę do odegrania. Glukoza, paliwo życia, napędza naszą energię. Laktoza, cukier mleczny, odżywia nowo narodzone ssaki. A skrobia, ukryta w ziemniakach, jest magazynem energii, który rośliny gromadzą na trudne czasy. I choć cukry wydają się przyjemne i słodkie, to białka są prawdziwymi robotnikami organizmu. W strukturze białek kryje się sekret ich funkcji. Czy wiesz, że struktura czwartorzędowa białka to najwyższy poziom złożoności, gdzie wiele łańcuchów aminokwasów splata się, by stworzyć maszynę, która wykonuje precyzyjne zadania? To jakby zespół budowniczych, którzy razem wznoszą wielkie, skomplikowane konstrukcje od włókien mięśniowych po kolagen w naszej skórze. Na końcu tej podróży natrafiamy na tłuszcze, ale nie tylko te, które odkładają się na biodrach. Są one kluczowymi składnikami błon komórkowych, jak fosfolipidy, które tworzą barierę oddzielającą wnętrze komórki od świata zewnętrznego. A cholesterol? Choć demonizowany, jest niezbędny do syntezy hormonów steroidowych i witaminy D3, która wzmacnia nasze kości. Ta podróż przez chemię życia to nie tylko sucha teoria, ale opowieść o mikroskopijnych strukturach, które każdego dnia działają, abyśmy mogli oddychać, poruszać się i myśleć. Każdy związek, każdy atom ma swoje miejsce w tej niesamowitej układance, która nazywa się życiem. Oto kilka metod mnemotechnicznych, które mogą pomóc w zapamiętaniu trudniejszych informacji. Pierwsze pierwiastki biogenne C, H, O, N, S, P. Historyjka. Wyobraź sobie, że budujesz dom. Potrzebujesz cegieł, węgiel, haków, wodór, okna, tlen, nitów, azot, stropów, siarka i podłogi, fosfor. Te elementy to podstawa budowy twojego domu, tak jak pierwiastki biogenne są podstawą budowy organizmów. Drugie żelazo, Fe, i jego rola w organizmie. Skuteczna fraza, Fe rozładowuje tlen w krwiobiegu. Skoro żelazo ma symbol Fe i transportuje tlen w hemoglobinie, to kojarzymy je z Fe rozładowaniem tlenu. Trzecie cukry, sacharydy, monosacharydy i ich podział. Mnemotechnika. Wyobraź sobie, że triozy, cukry trójwęglowe, to trzyosobowa rodzina, która uwielbia prostotę najmniej atomów, najprostsza struktura. Pentozy, 5 atomów węgla, to pięciosobowa rodzina zorganizowana jak wojsko, stabilna i logiczna. Heksozy, 6 atomów węgla, to heksagonalne komórki pszczół, pełne słodkiej energii jak glukoza. Czwarta skrobia A, amyloza i amylopektyna.
Wyobrażenie. Skrobia to wielki wąż. Kiedy wąż się prostuje, to ameloza, prosty łańcuch. Gdy wąż się skręca i zapętla, to amylopektyna, rozgałęziony łańcuch. W zależności od tego, jak się porusza, zachowuje się inaczej. Piąty glikogen jako materiał zapasowy zwierząt. Porównanie. Glikogen to jak spiżarnia w domu, przechowujesz tam glukozę na trudne czasy. Gdy potrzebujesz energii, otwierasz spiżarnię, czyli uwalniasz glikogen. Szósta celuloza, a trawienie przez człowieka. Metafora. Celuloza to jak ściana z cegieł, nasze organizmy nie mają młotka, enzymu, by rozbić tę ścianę i dostać się do energii. Dlatego nie możemy jej trawić, ale jest świetnym materiałem budulcowym. Siódmy podział aminokwasów, egzogenne i endogenne. Wyobrażenie. Egzogenne aminokwasy to egzodrony, które muszą przylecieć z zewnątrz, ponieważ organizm sam ich nie wytwarza. Endogenne aminokwasy to endoprodukty, które organizm wytwarza samodzielnie. Ósme fosfolipidy i ich rola w błonach komórkowych. Porównanie. Fosfolipidy to jak strażnicy zamku, stoją na granicy błony komórkowej i decydują, co może wejść, a co musi zostać na zewnątrz. Dziewiąty podział białek na proste i złożone. Mnemotechnika. Białka proste to minimalistyczni artyści tworzą swoje dzieła z samych aminokwasów. Białka złożone to kompozytorzy symfonii dodają inne elementy, jak hemoglobina, by stworzyć bardziej skomplikowane struktury. Dziesiąte, denaturacja białek. Historyjka. Wyobraź sobie, że białko to skomplikowana origami. Kiedy wrzucisz je do wrzątku, papier się marszczy i rozrywa, a piękna forma ginie na zawsze, to jest właśnie denaturacja. Jedenasty podział lipidów, proste, złożone, izoprenowe. Mnemotechnika. Lipidy to jak zespół budowniczych, tłuszcze proste to specjaliści od podstaw, którzy robią najprostsze konstrukcje, tłuszcze złożone to inżynierowie, a izoprenowe, na przykład steroidy, to kierownicy, odpowiedzialni za ważne decyzje. Zapoznaj się z poniższymi pytaniami i odpowiedziami na nie. Następnie włącz nagranie i sprawdź się. Pierwsze, jakie makroelementy są podstawą życia organicznego? O odpowiedź. Makroelementy, które są podstawą życia organicznego, to węgiel, tlen, wodór, azot, fosfor i siarka. Te elementy tworzą szkielet związków organicznych i są kluczowe dla funkcjonowania wszystkich żywych organizmów. Drugie, jaką rolę pełni węgiel w związkach organicznych? O odpowiedź. Węgiel tworzy szkielety związków organicznych, takich jak aminokwasy, które są podstawowymi cegiełkami białek. Jest centralnym elementem w budowie wielu związków organicznych. Trzecie, co to jest glicyna i jaka jest jej rola? O odpowiedź. Glicyna jest aminokwasem, który odegrał kluczową rolę w budowie pierwszych białek na Ziemi. Jest jednym z najprostszych aminokwasów i jest ważnym składnikiem białek. Czwarte, jakie są przykłady mikroelementów i ich funkcje? O odpowiedź. Mikroelementy, takie jak miedź, kobalt i fluor, mimo że występują w niewielkich ilościach, pełnią ważne funkcje. Na przykład fluor buduje szkliwo zębów i chroni przed próchnicą, a żelazo jest niezbędne do transportu tlenu we krwi. Piąte, jaką rolę pełni żelazo w organizmie? O odpowiedź. Żelazo jest kluczowe dla transportu tlenu we krwi. Niedobór żelaza prowadzi do anemii, która objawia się zmęczeniem i osłabieniem, ponieważ komórki nie otrzymują wystarczającej ilości tlenu. Szóste, czym są sacharydy i jakie mają funkcje? O odpowiedź. Sacharydy, czyli cukry, pełnią różne funkcje. Glukoza jest głównym źródłem energii dla organizmu. Laktoza odżywia nowonarodzone ssaki, a skrobia, obecna w ziemniakach, działa jako magazyn energii dla roślin. Siódme, jakie jest znaczenie struktury czwartorzędowej białek? O odpowiedź.
Struktura czwartorzędowa białek to najwyższy poziom złożoności, gdzie wiele łańcuchów aminokwasów splata się, tworząc funkcjonalne kompleksy białkowe. Ta złożona struktura pozwala białkom pełnić precyzyjne i różnorodne funkcje w organizmie. 8. Jakie są funkcje tłuszczów w organizmach żywych? O, odpowiedź. Tłuszcze pełnią kluczowe funkcje, takie jak tworzenie błon komórkowych, fosfolipidy i działanie jako magazyn energii. Cholesterol, choć często demonizowany, jest niezbędny do syntezy hormonów steroidowych i witaminy D3, która wzmacnia kości. 9. Dlaczego fosfolipidy są ważne dla błon komórkowych? O, odpowiedź. Fosfolipidy są kluczowymi składnikami błon komórkowych, tworzącymi barierę, która oddziela wnętrze komórki od świata zewnętrznego. Ta bariera jest niezbędna do utrzymania integralności komórki i jej funkcji. 10. Jakie jest znaczenie witaminy D3 w organizmie? O, odpowiedź. Witamina D3 jest ważna dla zdrowia kości, ponieważ wspomaga wchłanianie wapnia i fosforu. Jest syntetyzowana z cholesterolu i ma kluczowe znaczenie dla utrzymania mocnych i zdrowych kości. 11. Jakie funkcje pełnią makro- i mikroelementy w organizmach żywych? O, odpowiedź. Makroelementy – węgiel, tlen, wodór, azot, fosfor, siarka – są podstawą związków organicznych i strukturalnych w organizmach. Mikroelementy – miedź, kobalt, fluor – pełnią kluczowe funkcje enzymatyczne i regulacyjne, mimo że są obecne w bardzo małych ilościach. 12. W jaki sposób cukry wpływają na dostarczanie energii? O, odpowiedź. Cukry, szczególnie glukoza, są głównym źródłem szybkiej energii dla organizmu. Po spożyciu, glukoza jest natychmiast wykorzystywana przez komórki, a nadmiar jest magazynowany jako glikogen w wątrobie i mięśniach. 13. Jakie są skutki niedoboru witamin i minerałów w organizmie? O, odpowiedź. Niedobór witamin i minerałów może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, takich jak osłabienie kości, witamina D, anemia, żelazo, czy problemy z zębami, fluor. Witaminy i minerały są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. 14. Jakie znaczenie ma woda dla funkcjonowania organizmu? O, odpowiedź. Woda jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Pełni rolę transportową, pomaga w utrzymaniu równowagi płynów oraz działa jako mechanizm chłodzenia, zapobiegając przegrzewaniu się organizmu. 15. Co odróżnia sacharydy od białek pod względem ich funkcji w organizmie? O, odpowiedź. Sacharydy są głównie źródłem energii, podczas gdy białka pełnią funkcje budowlane i naprawcze. Sacharydy dostarczają szybkie źródło energii, a białka są niezbędne do tworzenia i naprawy struktur komórkowych oraz pełnienia funkcji enzymatycznych.